Dzień dobry, ja się nazywam Jacek Jakubowski z grupy TROP. Rozmawiam z Ulą Dąbrowską, naszą wspaniałą współpracowniczką, która napisała wspaniałą książkę Życie towarzyskie mózgu. To nie chodzi rozmowy o tej książce, tylko w niej jest niesamowita ilość informacji bardzo ciekawych, których dzisiaj część poruszymy. Dzień dobry, Ulu. Dzień dobry, Jacku, dziękuję za zaproszenie. Ula, jesteś uczestnikiem od dawna naszej akcji Empatia, naszych festiwali. No i w tym momencie właśnie rozpoczynamy przygotowania do następnego festiwalu, ale w gruncie rzeczy zarówno te przygotowania, jak i festiwal są tylko pretekstem. Pretekstem do tego, żeby zmobilizować ludzi do tworzenia głębszych relacji, do wysłuchiwania się, do rozbudowywania kultury dialogu, do szukania własnej i rozwijania własnej dojrzałości empatycznej. Czym dla Ciebie, Ula, jest dojrzałość empatyczna? Och, jakie piękne, głębokie pytanie. Dojrzałość empatyczna, myślę, że ma dla mnie wiele komponentów. Na pewno taką samoświadomość tego, jak odbieram świat innego człowieka, kim jestem. Wbrew pozorom nie jest to bez znaczenia, bo w kontakcie z drugą osobą nie wystarczy, tak ja na to patrzę, nie wystarczy widzieć tą drugą osobę, ale też trzeba dobrze znać siebie, swoje reakcje, swoje granice, swoje potrzeby, na bieżąco je czuć, odbierać, szanować i wtedy tak zbudowano, oczywiście ja się tego uczę cały czas, ale tak sobie wyobrażam, że kiedy jestem tak dobrze ze sobą poukładana, to ten empatyczny kontakt z drugą stroną jest dużo łatwiejszy, dużo bardziej szczery, dużo bardziej otwarty, bo wiem, kiedy mam powiedzieć nie, ale też wiem, że mogę mówić tak i mogę być uważna, otwarta na tą drugą osobę, więc ta dojrzałość empatyczna składa się dla mnie z tych dwóch filarów, tego dobrego poznania siebie i dużej otwartości na drugiego człowieka. My często w tropie używamy słowa kontakt i jeżeli się przyjrzeć temu, to jest właśnie to, co powiedziałaś, bo to jest kontakt ze sobą i z tobą. Inny stan człowieka to jest taki, że jest odcięty od własnych emocji, od tego, co przeżywa. Jak jest odcięty od własnych, to jest też odcięty od cudzych. Albo nawet, można powiedzieć, nawet nie odcięty, tylko używa swojego aparatu empatycznego do tego, żeby zobaczyć, czy nie jest czasem atakowany, czy nie jest czasem poniżany, czy nie jest czasem obśmiewany, oceniany, albo nie wiem co jeszcze. To jest taka przepowiednia samowywołująca, bo jeżeli patrzę na ciebie i ty tak na mnie patrzysz, i ja nie jestem pewien, tak, nie znamy się za dobrze, nie jestem pewien, co oznacza twój wyraz twarzy, to włącza się we mnie przekonanie, że patrzysz na mnie z politowaniem, albo na przykład z pogardą, albo że mnie oceniasz. I w tym momencie zaczyna się, no to ja cię też ocenię albo ucieknę przed tobą i zaczyna się zabawa, która niestety jest po prostu rdzeniem życia społecznego. W ten sposób masy ludzi się zachowuje w stosunku do siebie. Oczywiście tak, że życzliwość jest, o też jest otwartość, no ale jest ten element lęku, dystansu, wywołany przez taki wewnętrzny brak poczucia własnej wartości. Tak, zgadzam się, to na pewno jest taki u niektórych osób trzon poznawania świata, taka nieufność, nastawienie wrogie, ale pamiętajmy, że my mamy dość ciężką historię, dość trudną przeszłość. Jestem pierwszym, może drugim pokoleniem bez wojen, ale przecież jeszcze do 89 roku żyliśmy w pewnym sensie w opresji. Więc nie dziwmy się, że przez te kolejne pokolenia, 150 lat rozbiorów, ludzie musieli być bardzo wyczuleni na właśnie zagrożenie ze strony drugiego człowieka. My się dopiero teraz uczymy tego, że drugi człowiek jest potencjałem na biznes, na związek, na rozwój, na fundację, na małą rewolucję. Dobrze, że jesteśmy coraz bardziej świadomi, ale to, że byliśmy tak bardzo podejrzliwi, jest też bardzo naturalne. Tym bardziej, że
istnieje coś takiego jak uczenie się społeczne, czyli takie uczenie, że nikt nie musi nam powiedzieć, jak mamy się zachowywać. My jak w dzieciństwie i w czasie kształtowania naszego charakteru uczymy się takich zachowań, które obowiązują w społeczeństwie. No jeżeli jesteśmy dziećmi tego społeczeństwa tak bardzo doświadczonego przez historię, to nic dziwnego, że z mlekiem matki, po prostu przez osmozę z powietrzem przyjęliśmy takie podejście do innego człowieka. Oczywiście to się zmienia, mówimy ogólnikami, tak jak wspomniałeś, jest też bardzo dużo życzliwości, bardzo dużo potencjału dobra, empatii wśród ludzi i musimy go rozmuchiwać, podniecać ten ogień współpracy i jakoś to się wszystko odmieni na lepsze, mam nadzieję. To, co mówisz, bardzo koresponduje z takim moim sposobem opisu też w książce, którą teraz przygotowałem, ciągle do tego wracam. Ja to nazywam starym paradygmatem i nowym paradygmatem, takim przełomem cywilizacyjnym, który jeszcze nie nastąpił, następuje, on się dzieje. W starym paradygmacie to już nie tylko wojny, to nie tylko wydarzenia takie, ale cały porządek społeczny oparty był na dominacji, na przemocy. Szlachta, tak, chłopi pańszczyźniany, książęta i plebs, no, prawda? Wszystko oparte na hierarchii, w której trzeba znać swoje miejsce i w którym ten wyżej zawsze cię może źle potraktować, coś ci zabrać. Dawniej to cię po prostu zabić albo obatorzyć. Teraz i tak dalej, i tak dalej. Chcę też powiedzieć, że ten rodzaj samoorganizacji, organizacji społecznej był efektywny. Dzięki temu mogliśmy zrobić gród, na który nie napadały zwierzęta, albo dzięki temu mogliśmy się obronić przed innym plemieniem czy narodem, albo nim zawładnąć. Aha, przez to też mogliśmy wyprodukować dużo więcej i spowodować, że dużo więcej osób miało co jeść i gdzie się schronić. Nawet tych niżej w hierarchii. I moim zdaniem ten nowy paradygmat jest niesamowity i rokujący, dlatego że po raz pierwszy w dziejach ludzkości na taką skalę kooperacja i budowanie partnerskich układów jest tak efektywne. W świecie zmiany i na przykład w świecie eksplodującej wiedzy, jeżeli jesteśmy zespołem, to każdy coś wie, czego nie wie inny. Jeszcze do niedawna szef wiedział wszystko, co wiedzieli jego pracownicy. A w tej chwili już nie ma takiej szansy najmniejszej. W związku z tym, jeżeli chcemy coś ciekawego zrobić, rozumiesz, czy chcemy zarobić pieniądze, albo jeżeli chcemy pomóc komuś, to musimy kooperować. Bardzo mi się podoba to, ten nowy paradygmat, o którym mówisz, ale wiesz, on jest nowy, kiedy rozpatrujemy powiedzmy ostatnie 8 tysięcy lat, czyli takiej historii miast, społeczeństw w rozumieniu już historycznym, czyli takim zapisem historycznym. Ale ja jako biolog patrzę na człowieka w większej perspektywie, 200 tysięcy lat, a może nawet 2 milionów, kilku milionów lat. Tutaj dopatruje się dużego światełka nadziei, bo okazuje się, że człowiek oparł cały swój rozwój właśnie na tej współpracy, o której mówisz. To jest taki paradoks, że mamy w tyle głowy ten feudalizm, pańszczyznę i wyzysk człowieka przez człowieka, ale u podstaw naszego sukcesu, sukcesu ewolucyjnego Homo sapiens, leży właśnie współpraca. To, że my się potrafimy dzielić z członkami rodziny, grupy, plemienia, to, że możemy wytyczać wspólny cel, to, że możemy się dogadać z kimś, że zrobimy coś razem, no to jest naprawdę wspaniała zdolność typowa tylko dla nas i to są fundamenty naszego całego rozwoju cywilizacji, który na chwilę zboczył w to, o czym powiedziałeś, w ten stary paradygmat, czyli hierarchię siły. Ja mam też taką uwagę, że hierarchia sama w sobie nie musi być czymś szkodliwym, pod warunkiem, że jest to hierarchia wiedzy i doświadczenia i umiejętności, a nie czystej siły. Bo na takiej łódce, kiedy mamy na przykład sternika, kapitana, to ja jako majtek cieszę się, że ktoś tutaj podejmuje decyzję i jest jakaś hierarchia. I nie mam z tym problemu, pod warunkiem, że jest to hierarchia ukształtowana właśnie według umiejętności, zasobów, inteligencji. Bardzo popieram to, co mówisz.
Ja użyłem słowa dominacja. I to jest coś takiego, że hierarchia to jest, właśnie może być związana z tym, że ktoś coś więcej umie, więcej potrafi, prawda? I jak robimy jakieś zadanie, to ty możesz być szefem, a jak robimy inne, to ja, prawda? I jeżeli jesteśmy elastyczni, ludzie mają też mocno przez te, jak mówisz, 8 tysięcy lat, ale mamy bardzo mocno wdrukowane, że ktoś jest wyżej, a ktoś jest niżej, prawda? Że tam jest góra i dół. Organizacje wszystkie są tak skonstruowane. Są szefowie, ich podwładni, prawda? Próbujemy też, są elity, są celebryci, są nie wiadomo co jeszcze. To już się rozmyło, bo do niedawna ten porządek był jednak jeden. Był król, książęta, szlachta i koniec, tak? Albo gdzie indziej jakieś inne, albo jedna hierarchia. W tej chwili nie za bardzo wiadomo, czy prezes dużej firmy, polityk, czy pisarz, to który z nich jest wyżej? Właściwie nie ma czegoś, to znaczy jedni uważają, że pisarz, inni uważają, że polityka, inni uważają, że biznesmen. Bardzo często ci ludzie nie potrafią odnaleźć się w takiej konfiguracji radości z tego, że są różni, tylko rywalizują, kto jest wyżej. Chcę też zagadnąć cię o coś, co rozmawialiśmy już w innym podcaście, ponieważ w akcji Empatia ukuliśmy taki termin jak dojrzałość empatyczna. Bo do ciebie jako do biologa powiedziałbym tak. Rozwiń tezę, bo systemy lustrzane w głowie, systemy odpowiedzialne za empatię mają wszyscy. Tylko można powiedzieć, one mogą służyć także temu, żeby kogoś zmanipulować albo się przed kimś ukryć, albo no, tak wyczuć jakieś niebezpieczeństwo. Świadome rozwijanie takiej możliwości, takiej cechy, właśnie co to jest ta empatia, cecha, świadome jej rozwijanie powoduje jakiś rodzaj duchowości, jakiś rodzaj dawania ludziom, pomagania, ale też co najważniejsze, o czym ludzie nie wiedzą, czy mało myślą, powoduje synchronizację, która może powodować dziką satysfakcję z wymyślania genialnych rzeczy. Jakbyś tak ze swojej strony o tej dojrzałości empatycznej. Bardzo chętnie. Wiem, Jacu, że ty masz swój sposób opowiadania o dojrzałości empatycznej, na pewno też opowiadasz w podcastach. Ja się opieram na takim modelu, który zaproponował antropolog Franz De Waal, którego również polecam słuchaczom. I on mówi o tym, że empatia z punktu widzenia biologa jest zbudowana jak matrioszka, bo tak jak powiedziałeś, wszyscy mamy neurony lustrzane i wszyscy jesteśmy w stanie odbierać emocje drugiego człowieka, no chyba, że jesteśmy, że mówimy o jakichś chorobach czy zaburzonych mózgach, ale mówmy o takiej normie, brzydkie słowo, ale takim zwyczajnym oprogramowaniu. I Franz De Waal mówi, że i na to są oczywiście dowody naukowe, że wszystkie ssaki praktycznie mają jakąś formę neuronów lustrzanych, czyli mają ten taki rdzeń tej matrioszki, potrafią odczuwać emocje innego współbrata, pobratymca, innego przedstawiciela swojego gatunku. My też to mamy. To nawet niemowlaczki, jeżeli jeden niemowlak w żłobku zacznie płakać, to wszystkie zaczynają płakać, one nie wiedzą dlaczego, po prostu odbierają te emocje innych swoich kolegów, koleżanek i to samo czują. Ta matrioszka ma kolejny etap i to jest taka umiejętność, to już jest troszeczkę wyższy stopień zaawansowania, umiejętność odróżniania, że ja czuję to, co ty czujesz, rozumiem twoje emocje, ale to są twoje emocje, a moje są moje. I to wbrew pozorom jest bardzo trudne, nawet dojrzałe osoby czasami mają tendencję do takiego zlewania się z drugą osobą. Kobiety muszą się tak zlewać, muszą mieć taką umiejętność, bo jeżeli mają maluszka, czyli niemowlaczka, to potrzebują bez intelektu, po prostu tak odruchowo wiedzieć, co się dzieje z tym maluchem. I dlatego mówi się, że kobiety mają lepszą intuicję, lepszą empatię, bo tak matka natura nas obdarzyła, żebyśmy szybciej, odruchowo wczuwały się w inne osoby. Ale to nie znaczy, że mężczyźni tego nie potrafią. Może muszą się troszeczkę bardziej napracować. To jest ten drugi poziom. Rozumienie, że emocje innej osoby
jakieś są, ja je rozumiem, ja je trochę przeżywam, ale one nie są moje. No i trzeci etap, do którego my wszyscy dążymy i próbujemy go kształtować, to jest to, o czym powiedziałeś. To jest intencja, że ja rozumiem twoje emocje i ja coś chcę z nimi zrobić, ja chcę ci pomóc, ja widzę wartość w tym, że mogę mieć udział w poprawianiu twojego bytu. To jest empatia, to jest altruizm, to jest ta dojrzałość empatyczna, którą możemy kształtować przez całe życie. Możemy tą dojrzałością empatyczną obejmować coraz szersze kręgi. Naturalne jest dla nas, że jesteśmy empatyczni wobec swojej najbliższej rodziny, wobec przyjaciół, kolegów z pracy, może czasami wobec swojej ojczyzny, ale potem są kolejne kręgi, Europa, świat, żeby tak objąć swoją empatią te 8 miliardów ludzi na świecie, to już nie jest takie łatwe i też nie mamy takiej władzy, żeby coś z tą intencją zrobić, ale możemy próbować. Powiedziałaś właśnie o takim bardzo ważnym wymiarze dla mnie empatii, czyli dojrzałości empatycznej, czyli działaniu na rzecz dobra, pomocy. Pomoc, tak? Pomaganie. Chcę także powiedzieć, że empatia moim zdaniem jest po prostu paliwem czegoś, do czego zostaliśmy także stworzeni, czyli do uczenia się. Nasz mózg się uczy, nieustannie się uczy i większość z tego, prawie wszystko z tego, czego się uczy, uczy się od innych, dzięki innym, dzięki przekazom, książką, dzięki kontaktom, dzięki rozmowom, prawda? Jeżeli specyfiką mózgu jest uczenie się przez doświadczenie, prawda? Nie przez zapamiętywanie treści na klasówce, tylko przez doświadczanie rzeczywistości, to inni ludzie, to co oni zrobią, pomyślą, napiszą, skonstruują, jest podstawowym materiałem tego doświadczenia. Spotkanie drugiego człowieka jest gigantycznym doświadczeniem i jeżeli umiemy z tego korzystać, tak, to my się niezwykle rozwijamy dzięki temu, że spotykamy kogoś, z kim się nie zgadzamy, z kim się zgadzamy, czym się fascynujemy, co nam powie coś nowego. W każdym razie wydaje mi się taka teza, druga teza dojrzałości empatycznej, to jest to, że ja dzięki empatii mogę ci pomóc, to była pierwsza teza, ale dzięki empatii mogę się nauczyć, mogę zrozumieć i więcej, możemy stworzyć przestrzeń, w której ty się uczysz, ja się uczę i jeszcze wszyscy dookoła się uczą. Zgadza się, Jacu. Ja poświęciłam kilka lat na zgłębianie właśnie tych zagadnień, które tu podsumowałeś i podsumowałam je w książce Życie towarzyskie mózgu. I jest dokładnie tak, jak mówisz. Nam się wydaje, że jesteśmy takimi pojedynczymi bytami i czasami z kimś może porozmawiamy, popracujemy, ale tak naprawdę od maleńkości żyjemy w takiej sieci powiązanych mózgów. I te mózgi przesyłają między sobą nie tylko uczucia, nie tylko nastawienia, nie tylko nastroje, ale także informacje, pomysły. Wzajemnie się motywują, inspirują. No czasami sobie sypią piasek w szprychy, nie ukrywajmy, bywa też i tak, ale to, co jest mocą człowieka, to właśnie to, że my nie żyjemy na bezludnej wyspie, jak chciał któryś z poetów, ale wręcz przeciwnie, żyjemy w połączeniu z innymi osobami i dzięki temu świat się rozwija, uczymy się, możemy współpracować, ale też żyjemy dłużej, zdrowiej i szczęśliwiej, o czym doskonale wiesz, bo też ten aspekt bycia z drugim człowiekiem chętnie poruszam. Chcę powiedzieć, że jak z tobą rozmawiam i sobie o tym myślę i rozmawiam z podobnymi osobami jak ty, to mam takie poczucie takiej jasności. Jednocześnie z bardzo wieloma osobami, jak rozmawiam, to mam poczucie, że są w jakimś kompletnie innym obrazie świata. Są w obrazie świata, w którym ludzie walczą ze sobą, w którym się wygryzają, w którym trzeba walczyć o swoje zdanie, na przykład nie rozmawiać, że ja po prostu mam tak, ty masz tak i poszukujmy, tylko trzeba przeforsować swoje. Nie umieją słuchać. Klamrą do tego, o czym tutaj rozmawiamy, to rozmawiamy o akcji Empatia, czyli rozmawiamy o przedsięwzięciu, którego celem jest permanentne wspieranie siebie nawzajem, czyli na przykład ja ciebie, a ty mnie, żebyśmy nie utonęli w tym marazmie, ale także wciąganie coraz większej ilości ludzi w ten sposób myślenia, w odkrycie, że tak jest. Bo tak jest, bo tacy jesteśmy,
Oczywiście jedni mogą powiedzieć, że mamy to od Boga, a drudzy, że z ewolucji, a trzeci jeszcze, że ewolucję stworzył Pan Bóg i nie wiadomo co. I tutaj nie wchodzimy na te poziomy, bo tutaj ma każdy swoje jakieś głębie, prawda? Metafizyczne, czyli głębie transcendentne. Natomiast to, co nas łączy w różnorodności, to łączy nas to, że ta współpraca, także na przykład konflikt, tak? Współpraca polegająca w czasie konfliktu. Także dzięki empatii możemy to, ten konflikt może być twórczy. Możemy z tego coś wynosić. A jednocześnie, dzięki dojrzałości empatycznej, a jednocześnie przez empatię, przez zarażanie się cudzymi stanami, prawda, możemy się po prostu znienawidzieć, możemy odjechać, możemy zniszczyć życie społeczne i robić różne takie paskudne rzeczy, jakie się w tej chwili dzieją. Jest dokładnie tak, jak mówisz, człowiek ma tę swoją stronę, naturę konkurencyjną, agresywną, nastawioną na dominację i nie ma co ukrywać, że tak nie jest. Ale mamy też absolutnie z natury, z biologii część nastawioną na współpracę, kooperację, empatię. I pozostaje mi tylko powiedzieć, że człowiek jako osoba wolna, w co wierzę jednak, ma prawo i może próbować wybierać to, jak patrzy na świat i jak chce kształtować swoje życie. I myślę, że po to też tutaj rozmawiamy, żeby tą świadomość i intencje poszerzać u naszych słuchaczy, naszych znajomych, przyjaciół, u siebie nawzajem. Piękna puenta. Chcę powiedzieć, że do akcji Empatia zapraszamy takich ludzi, którzy dokonali już takiego wyboru, którzy idą w tą stronę w bardzo różny sposób. Tworzą projekty społeczne, tworzą sztukę, piszą, prowadzą treningi, warsztaty, bardzo pracują w biznesie, pracują w oświacie, pomagają w jakichś działaniach, no też walczą, na przykład robią jakieś manifestacje w słusznych sprawach. Zapraszamy wszystkie te osoby, które chcą ćwiczyć swoją dojrzałość empatyczną, pokazywać ją, pokazywać drogę do niej i zdecydowały się, tak jak powiedziałaś, biolożka mówi, że jesteśmy wolni, ludzie, biolożka mówi, że jesteśmy wolni i możemy zdecydować o tym, którą część naszego wyposażenia biologicznego świadomie rozwijamy. Dziękuję Ci bardzo. Ula Dąbrowska, wspaniała autorka podcastu o mózgu, i autorka książek o mózgu i Jacek Jakubowski z grupy TROP. Dziękuję Jacku, dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Do usłyszenia.